Witam Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na październik. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że tutaj uczestniczycie i wspieracie ten kanał. I dziękuję też bardzo za to, że zamawiacie książkę Plan Duszy, która jest już w sprzedaży. Jak wygląda ta książka? Jest wydana całkiem przyjemnie, bardzo mi odpowiada sposób wydania. Także jestem wdzięczna tej drukarni, która mi ją przygotowała. Także zapraszam, jeśli ktoś chciałby jeszcze kupić, to dostępna jest ta książka na mojej stronie internetowej, którą widzicie na ekranie www.planduszy.pl i w sklepie można tam kupić. Jest też jeszcze opcja kupienia tej książki w formie elektronicznej. Można ją kupić właśnie na mojej stronie i tam ona jest tańsza, ale no jest po prostu w PDF-ie i można ją tam też zakupić. Pracuję jeszcze nad tym, żeby można ją było kupić na Amazonie, ale jeszcze jakby ten proces się nie ukończył. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to już było jakiś czas temu. Przygotowałam dwie talie tarota, Druidcraft i The Light Seers, i czekamy już jakiś czas na to losowanie, które myślę odbędzie się niebawem w październiku. Myślę, że tych subskrybentów cały czas przybywa na kanale Tarot z Planem Duszy. Oprócz tego, że są te dwie talie do wylosowania, są jeszcze trzy czytania darmowe, 15-minutowe, więc jeśli ktoś chciałby, to można się jeszcze zapisać w filmiku, wideo, które jest na kanale Losowanie, które umieszczę pod filmem. Możecie tam sobie kliknąć i u góry taka literka I się pokazuje tutaj gdzieś. To możecie sobie na to kliknąć i wejść i tam są informacje o tym, jak się zapisać. Także są trzy darmowe czytania, 15-minutowe i dwie talie tarota. To jest taka moja wdzięczność i podziękowanie za to, że tutaj jesteście i chcecie słuchać tych czytań. No i jest mi bardzo miło. Jeszcze na koniec, żeby nie przedłużać, powiem, że jest następny kurs odczytu planu duszy. Ostatni w tym roku, będzie w listopadzie, od 5-7 listopada. To jest piątek, sobota, niedziela. Zresztą umieszczę jeszcze tutaj, zobaczycie na ekranie właśnie informacje, dokładne daty, bo nie pamiętam w tej chwili. Ale na pewno jest to pierwszy weekend listopada. Także to tyle. Jeśli chcecie modyfikować jakoś te czytania, gdybyście chcieli jakieś nowe rozkłady, to zapraszam, podzielcie się. Jeśli ktoś ma potrzebę, żeby użyć jakiejś talii, w której jestem w posiadaniu, to też piszcie do mnie w komentarzach. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, które zostawiacie. Jest mi bardzo, bardzo miło. Staram się odpowiadać na nie, ale ostatnio miałam bardzo trudny, bardzo aktywny, bardzo wyczerpujący czas u mnie w tej mojej pracy, którą robię właśnie z książką i tak dalej. Także myślę, że postaram się trochę bardziej aktywnie uczestniczyć i coś może więcej tutaj zrobić jesienią, może długie wieczory, może to się uda. W każdym razie tyle. Zapraszam Was bardzo na czytania październikowe. Zmodyfikowałam, będzie inny rozkład. I zobaczymy, jak ten rozkład się przyjmie i czy będziecie go lubić, tak? Także poproszę o komentarze. Na razie dziękuję i zapraszam Was do czytań. Witam wszystkie byki w czytaniu na październik 2021. Zobaczymy, jaka jest energia, taka, która ma znaczenie dla Was, może mieć znaczenie dla Was, ponieważ jest to taki horoskop, prognoza pogody, tak jakby, prognoza tarota na najbliższy miesiąc, w czytaniu ogólnym, pamiętajmy, więc może nie wszystko z Wami tutaj rezonować. Zobaczmy tą energię, pierwszą kartę. As kielichów, proszę, jak pięknie, nowa miłość. Potencjał na nową miłość, na ukochanie. No, to jest w Keter tutaj ta energia na drzewie życia, więc to jest taka unia z Bogiem tak naprawdę, ze źródłem.
tutaj mamy potencjał ogromny, który możemy wykorzystać lub też nie. No, jest tutaj, otwiera się jakby taka energia, taka brama dla Was, przynajmniej w tym miesiącu, że możecie skorzystać, czerpać, napić się z tego kielicha miłości, tak? Więc jest to jedność, jest to poczucie w sercu, że coś płynie do mnie, na coś się otwieram. Jest tutaj bardzo, bardzo dobra energia. Asy są zawsze mile widziane na stole, także nie będę się tutaj rozwodzić nad tym asem, tylko po prostu rozłożymy jeszcze inne karty, kolejna talia. Zobaczymy, co ona nam tutaj powie. Dla Was przygotowałam francuską talię, marsylijsko, rajderowską. I zobaczymy, co ona nam tutaj powie. Już tasowałam tą talię wcześniej. Ok. Pierwsza karta, która się pojawiła, to dziewiątka kielichów. Bardzo ciekawa karta, bo ona tutaj jakby dopełnia trochę, tak, tą energię, która leży na stole. To jest przeszłość. I to jest tak, że ktoś tutaj marzy, ma marzenia, które chce, żeby mu się spełniły. Ta karta często jest nazywana kartą spełnionych marzeń, więc zobaczmy, co tutaj dalej się pojawi. Zobaczymy najpierw, jaką Wy macie energię. No, to jest jakaś w tym miesiącu dziwna sprawa, ponieważ jesteście trzecim znakiem, który ma trzy miecze właśnie w sercu, w swojej energii, wbite takie. No, mam wrażenie, że to jest leczenie serca. W obliczu tego asa to tutaj miłość może uleczyć każde serce, więc kiedyś pamiętam, była taka książka Clean Cleanem, to była książka, pewnie jest jeszcze, takiej pisarki bardzo naszej znanej, która napisała o tym, że na jedną nieszczęśliwą miłość lekarstwem jest inna miłość. I to mi się bardzo podobało. Okej, zobaczmy, co dalej. Jeszcze tutaj mamy poradę, tutaj mamy wyzwanie i wynik. A w atmosferze nadal kielichy, czyli mamy tutaj królową kielichów, osobę, która kocha, która jest intuicyjna, która ofiarowuje swoje serce, bardzo wrażliwa osoba. Często pełna zaufania do ludzi i taka otwierająca się na wszystko to, co ją otacza. No zobaczymy, jak to tutaj się pojawi. Może to jest ktoś, kto się zbliża do Was w postaci takiej jakości właśnie, czy męskiej, czy żeńskiej, ponieważ czytanie jest ogólne, więc zobaczymy. Ok, zobaczmy, co w teraźniejszości. Cesarz. Karta barana. Cesarz jest taki na piedestale często, mówiący do ludzi z góry. To może być ktoś, kto się wywyższa, kto wie najlepiej, kto też potrafi zarządzać. To może być Wasz szef, może być ktoś z otoczenia, ojciec też, ktoś, kto ma autorytet. Więc jest to taka energia czasem zamknięta, ponieważ to są czwórki. Czwórki mogą być zamknięte, czwórki mają tendencję do zamykania się, ale to też jest podstawa, tak, kiedy budujemy coś. Więc może tutaj chodzi też, że w teraźniejszości, tu i teraz, poprzez swoją kreatywność możemy tutaj coś zbudować. Pomimo tutaj tego, że pokazujecie się z tą kartą trzech mieczy, która notabene może też mówić o tym, że to jest jakiś wzrost, tak? To jest zrozumienie swoich bólów, bolączek serca. Natomiast w przyszłości pokazuje nam się karta ośmiu mieczy. A karta ośmiu mieczy to jest taka sytuacja, w której nasz umysł gra z nami w chowanego. Tutaj w ogóle stoimy, ktoś tutaj stoi, czy to wy, czy jest to w
przyszłości taka sytuacja, w której ktoś nie będzie zdawał sobie sprawy z rzeczywistego obrazu, który jest dookoła. To jest jakaś iluzja w umyśle i to jest takie zafałszowanie, które trzyma nas w takiej pułapce, bo tutaj te miecze tworzą pułapkę. Zbyt dużo myśli i nie pozwalają te myśli zobaczyć rzeczywistości takiej, jak ona wygląda. I z tego może też wynikać tutaj ta energia, w której się pokazujecie, że to jest taka jestem, czy taki jestem poraniony, taki biedny, taka biedna i że to wszystko mnie spotkało i tak dalej, tak? Bo tutaj jakby nie widać wyjścia, ktoś nie widzi wyjścia z sytuacji. Gdzieś tutaj są te marzenia, marzenia o miłości, ale gdzieś tutaj jest pewnego rodzaju problem, tak jakby. Przynajmniej w październiku jakieś spotkanie z kimś, kto będzie miał jakiś kolosalny wpływ na was, tak? Mówię tutaj o cesarzu. Ktoś, kto może narzucić swoją wolę albo pokazać wam, co jest tutaj problemem. To może być ktoś, kto ma autorytet i ktoś, kogo będziecie chcieli posłuchać. Zobaczmy, co dalej. Dalej mamy dwie monety. To jest porada, tak? Porada, żeby nie zostać w miejscu. Nie stać w miejscu, nie być osobą pasywną. Tutaj trzeba się ruszać, trzeba podrzucać te monety, czyli nabierać rozpędu w tym, co robicie, żeby tutaj wybierać też. Wybierać, co jest lepsze od tego, co jest gorsze, czy w ogóle tak jakby manewrować pomiędzy różnymi opcjami, być elastycznym, przystosowywać się do wymogów, które są dookoła, tak? Jeśli czegoś jest za mało, to wchodzimy na rynek właśnie z tym, czego brakuje i wtedy mamy tutaj sukces, tak? Tutaj jest materia, tutaj jakby działamy w materii. To jest też priorytety to są, to jest takie wskazywanie sobie, co jest dla mnie ważniejsze lub najważniejsze, za co się złapać w tym momencie, co przyniesie mi jakieś wymierne korzyści też w sytuacji, w której na przykład nie widzimy możliwości, bo tutaj naprzeciwko jest ósemka mieczy i zazwyczaj ona właśnie zaślepienie tego umysłu, nie widzimy, nie, tu nie ma właściwie, nie wiem co zrobić. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, a tu może za chwileczkę coś się stanie, bo ta osoba nawet nie widzi, co ją otacza, tak? Wydaje się, że jest tutaj jakoś zamknięta. Zresztą cesarz sam w sobie też wprowadza taką czasami atmosferę zamknięcia, no bo czwórki wszystkie tak mają. Zobaczmy, co dalej. Tutaj jest wyzwanie, a wyzwaniem jest tutaj Król Mieczy i to jest tak, że ktoś może mówić albo w ogóle zamilknąć, tak? Tutaj jest ktoś, kto teoretycznie ma w sobie mądrość i po nią sięga i bada i czerpie z tej mądrości, ale jeśli to mamy tą kartę w wyzwaniu, to może być problem, żeby sięgnąć do tych zasobów, żeby umieć komunikować się na takim poziomie właśnie jak lider z liderem. Bo co tutaj mamy naprzeciwko? Mamy tego cesarza i teraz ten cesarz w ogóle nie chce słuchać. On jest odwrócony plecami i właściwie wyzwaniem będzie skomunikowanie się z kimś, na kim wam zależy, tak jakie mam wrażenie, z kimś, kto ma dla was jakąś wartość, jest autorytetem. Tutaj może zabraknąć odwagi albo słów, albo właśnie tej jakości króla mieczy. Kogoś, kto bardzo jasno i wyraźnie formułuje swoje oczekiwania, czy swoje myśli, czy prośby, czy pytania. Więc tutaj może być niejaki kłopot z tym w tym miejscu. No zobaczmy, co jest wynikiem jeszcze. No wynikiem jest wisielec. Zatem niespecjalnie tutaj szybko coś się będzie działo. W sensie takim, że trzeba odwrócić perspektywę kompletnie.
jakby w ogóle spojrzeć z innego miejsca na sytuację, czy na miłość, ponieważ jest tu potencjał na miłość, jest potencjał, otwiera się. Być może jest ktoś, kto się Wam podoba, albo jest, jak jest coś, co chcielibyście ukochać, ale Wy jakby w tym momencie tego nie widzicie kompletnie, bo to jest dla Was schowane. A żeby to dostrzec i zobaczyć, to należy tutaj wejść w taką głęboką refleksję, wejść w zupełnie inną pozycję, bo nie wszystko jest widoczne dla umysłu, tak? Tutaj bardzo mam wrażenie, że chodzi o serce, żeby poczuć, żeby otworzyć, bo otwiera się tutaj właśnie ta brama połączenia ze źródłem i uwolnić się w ten sposób od tego bólu, który tutaj jakby jest gdzieś pod spodem. Myślimy, że jesteśmy tacy biedni, tacy poranieni, bo to i to się stało. Ale no, trzeba zobaczyć, przyjrzeć się z dystansu, z jakiejś takiej właśnie innej strony temu wszystkiemu, co się zadziewa. Zobaczmy jeszcze, dociągnę kilka kart. Zobaczymy, o co chodzi. Dlaczego tutaj mamy tą trójkę mieczy? Co to jeszcze możemy z tego wyczytać? Poprosimy o kartę wyjaśniającą. Co tutaj może być lekarstwem? Lekarstwem może być zakończenie jakiejś sytuacji, zakończenie myślenia i dojście do pewnych wniosków, bardzo budujących wniosków. Karta Świat mówi o tym, że wzrastamy, że dochodzimy do mety, że zdajemy nagle sobie sprawę, co jest ważne i co jest dla nas istotne w tym momencie. Czy pielęgnowanie tego bólu serca i drążenie tematu, czy po prostu zakończenie całej sprawy w sposób jak najlepszy dla wszystkich, tak? Bo trójka mieczy zazwyczaj mówi o relacjach. Jak sama ta ilustracja też pokazuje, mówi o tym, że w tych relacjach, nie tylko w tych takich intymnych, ale w ogóle generalnie, często dochodzi właśnie do takich sytuacji, że czujemy się tacy poranieni, ale warto się przyjrzeć, jaki jest mój udział w tym i jaki jest udział drugiej strony, ale być obiektywnym to jest trudna sprawa czasami, tak? Bo no, trudno zobaczyć obiektywnie czasem coś, co jest w nas. To jest cała trudność. Zobaczmy tą ósemkę. Czego tak naprawdę tu nie widać? Czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć? Tak jakby przyszłość była niewidoczna, tak jakby było takie zamknięcie, bo tu jest ósemka, tu jest wisielec, tak jakby byście zamknęli się tutaj gdzieś w jakiejś pułapce i bez ruchu. Nie mówię, że tak będzie dla wszystkich, to jest, tak jak mówię, pytanie ogólne. Bo tutaj nadal czegoś nie widać, tak? Tutaj nie widać, czy nie jest jasne, co wybrać. Jest tu jakiś impas. No, jest tu niemożność podjęcia decyzji. Jedna czy druga wydają się dobre, ale generalnie całe serce jest zasłonięte. Pozycja jest też taka właśnie patowa, pasywna. Tutaj nie ma ruchu, a naprzeciwko poradą jest: rusz się, tak? Czyli co? Rusz się do tej miłości, rusz się do swoich marzeń, zrealizuj swoje marzenia. Jeśli chcesz je zrealizować, to podejmij działania w tym kierunku, to postaraj się, żeby tutaj coś ruszyło, żeby tutaj coś się mogło w energii też poruszyć, tak? Więc przynajmniej uruchamiaj swoje marzenia. To z przeszłości przychodzi. Te marzenia, jeśli na przykład nie marzycie w tej chwili o niczym, to warto uruchomić, tak? I kierować się sercem. No a co z tego wisielca tutaj nam jeszcze wyjdzie? Nadzieja. Pięknie.
Nadzieja na to, że spotkacie na swojej drodze kogoś, kto będzie Wam towarzyszył, jeśli tego pragniecie. Nadzieja na to, że jesteście w stanie zobaczyć siebie jako kogoś, kto potrafi się otworzyć, tak? Bo ta gwiazda jest zawsze naga. Ta nagość, te kielichy, z których wylewa tą wodę, one zasilają zarówno tutaj ziemię, jak i tak jakby filtrują tą wodę, czyli te emocje. Trzeba tu przefiltrować, trzeba zobaczyć, przed czym się tutaj może ukrywam, czy chowam, i jakby wyjść naprzeciw tej nadziei. W tej odwróconej pozycji jest nadzieja na to, że wreszcie te opaski spadną, że będzie możliwość tutaj zobaczenia przyszłości w jasnych barwach. Jeszcze mam ochotę tutaj jedną kartę wyciągnąć na te miecze, bo tych mieczy sporo tutaj się nam pojawiło. Następny miecz. Ale to jest taki mieczyk, który posiada paź. I paź mieczy to jest ktoś, kto poszukuje prawdy, kto chce się dokopać tej prawdy, kto wywija sobie tym mieczykiem. Czasami jest niezdecydowany, ale tu już przynajmniej jest jakiś ruch, jakaś chęć zrobienia jakiegoś kroku do przodu czy do tyłu. W każdym razie zrobienia czegoś dla siebie, czy powiedzenia o czymś. Być może tutaj jest jakaś blokada w komunikacji. Coś tutaj uwięzło i można to oczyścić poprzez wypowiedzenie się, zakończenie. Bo tutaj też jest ta królowa, o tym mówiłam, że tutaj może być jakaś blokada, może blokada czakry gardła. Można tutaj zastosować różne techniki oczyszczania, na przykład tej czakry. Można z jogą, można z intencją, można podczas medytacji, tak? Każdy wybiera to, co mu pasuje. Natomiast, no, myślę, że jeszcze tego cesarza sobie obejrzymy. Co on tu reprezentuje w tym momencie? Oprócz tego, co powiedziałam. No, sukces reprezentuje. Sukces, wejście, możliwość wejścia w relacje. I to z pozycji teraźniejszości, tak? Teraz można sobie to wymarzyć. To te marzenia mają właśnie uruchomić w Was tą potrzebę zobaczenia czy ruchu, zobaczenia siebie w akcji, czy w działaniu, czy zwizualizowania sobie swojej przyszłości. Także myślę, że warto marzyć, warto mieć wizję, warto tutaj wylewać ten kielich miłości w swoją stronę również, przede wszystkim, i ofiarować sobie być może ten kielich, który się tutaj pokazał na stole, sobie na początek, żeby tutaj się pootwierało, żeby tutaj zaczęło coś tutaj się poruszać w tym departamencie. Także, no, takie czytanie bardzo ciekawe, też kontrowersyjne z tymi trzema mieczami, które już trzeci raz właśnie pokazują się w energii danego znaku. Zobaczymy, co jeszcze wyrocznia na ten temat jest w stanie powiedzieć nam, dokończyć czy dopowiedzieć i jakby zamknąć. Jeszcze będzie jedna karta z ptaki to anioły na samo zakończenie. Zobaczymy, gdzie tutaj nas zaprowadzi. Ta wyrocznia, proszę. No, akurat wyrocznia właśnie tak jakby słyszała to, co mówię, bo jest tutaj ruch. Mamy tutaj takie ogniki, wręcz powiedziałabym, że wyglądają to na smoki, czy jakieś takie latające, uskrzydlone dragony. Chodzi tutaj o to, żeby podejmować akcje, żeby sobie tutaj coś poukładać, jakby przywrócić porządek. To też akurat ten cesarz, to jest taka energia, którą macie tutaj, pokazała się w teraźniejszości. I to jest przywracanie porządku. To jest układanie też
pewnych zasad. To są zasady, to jest jakaś też może ścieżka, którą się poruszamy, reguły gry. Na wojnie nawet jeśli, bo cesarz też jest nazywany wojna czy tam bitwa, to też obowiązują pewne zasady i reguły, tak? No mam wrażenie, że tutaj trzeba właśnie uporządkować swoje myśli, uporządkować też to, co jest w nas, te różnego rodzaju kontrowersje, czy takie myślenie, które jest bardzo trudne, negatywne wręcz powiedziałabym. Jest tutaj pewnego rodzaju też sprawiedliwość, która się objawia. W sensie takim, że jest to taka energia przywrócenia porządku, co jest bardzo sprawiedliwe, bo chcemy tutaj dojść do równowagi, bo sprawiedliwość to jest równowaga, to jest takie balansowanie, które właśnie tu czyni ta karta dwójki monet. Ale dlaczego to robi? Dlatego, żeby tutaj wchodzić powoli w równowagę, żeby tu uzyskać jakiś efekt. I tu jest ruch, i tu też jest ruch. Chodzi o ten ruch, o zrobienie pewnych ruchów w stronę ładu i porządku, zrobienia czystki też po trochu. Właśnie, wyjęcia tych mieczy. Tutaj oczyszczenia tego umysłu, bo nawet jeśli się wahacie, to co mi szkodzi na przykład, żeby oczyścić swój umysł, żeby pójść na przykład do natury, żeby się tutaj znaleźć gdzieś bliżej wody, żeby może tutaj jakby rytualnie sobie ustawić jakieś cztery elementy, powietrze, ogień, wodę i ziemię gdzieś w pobliżu i współpracować, tak, i zmienić swoją energię. Macie szansę na osiągnięcie sukcesu, macie szansę na spełnienie swoich marzeń. Jest tutaj dużo nadziei, ale potrzeba jest też tego ruchu. Potrzeba jest też analizy, sprawdzenia, w jakiej jestem pozycji i co ja tutaj robię i dlaczego tutaj się znalazłem czy znalazłam. No i to będzie dla Was takie zadanie właściwie na ten październik, bo no, czemu mamy się nudzić, tak? Zróbmy coś dla siebie w październiku i zobaczmy, co jeszcze tutaj ptaki, to anioły nam na zakończenie dopowiedzą. Ciesz się z tajemnic, z niewiadomych. No właśnie. Ciesz się z tego, co jest takie mistyczne, takie nieznane, takie bez kształtu. Ciesz się z tego, co jest w przyszłości, z tego, co jest nie do odgadnięcia. To jest jakaś inspiracja tutaj też. Tu jest dużo zieleni, koloru, który możemy napełnić tym kolorem sobie swoją czakrę serca. I swoje, tutaj mamy też niebieski, tak jakbyśmy tu uwalniać mieli serce i czakrę gardła. Myślę, że macie sporo do przepracowania, przeanalizowania, przyjrzenia się, w jaki sposób poruszyć coś w moim życiu, poruszyć moje marzenia, żeby one się spełniły. Bo marzenia warto mieć i marzenia warto realizować i spełniać. Także nawet jeśli byśmy mieli zagrać w Lotolotka, to już jest coś, co robimy, tak? W stronę bogactwa. Okej, to był taki żart na koniec i teraz Wam bardzo dziękuję i pozdrawiam i życzę bardzo udanego października. Do usłyszenia.